Witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Bardzo miło z Państwem, z Wami być. Powiemy kilka słów o sobie i potem powiemy więcej słów o temacie, który jest dzisiaj tematem przewodnim. O sobie, bo stoi obok mnie moja żona Elżbieta, ja mam na imię Mirosław Wrotek. Jesteśmy małżeństwem od 31 lat. Jesteśmy niedaleko stąd, Zamiedzy, bo ze świętej Anny, tam mieszkamy. W Wilanowie. To jest nasza parafia rodzinna. Tam posługujemy, tam formowaliśmy się i też jeżeli chodzi o korzenie duchowe, żeby taki grunt od razu złapać, to korzenie nasze są wrośnięte mocno w ruch Światło-Życie, najpierw w jego gałąź młodzieżową, potem w domową. Jesteśmy w domowym kościele. Ale też parafia jest świetnym miejscem do posługi i też znakomicie jakoś Pan Bóg nas tam wykorzystuje, a my nie mówimy nie, prowadząc kursy dla narzeczonych, czy kursy właśnie finansowe, wielotygodniowe. Jeżeli chodzi o taką część trochę bardziej prywatną, to dorobiliśmy się już w tym czasie, mogę powiedzieć, dwójki pełnoletnich dzieci. Mamy bliźniaki. Mamy chłopaka i dziewczynę, prawie 22-letnie, więc mamy też ciekawe doświadczenia. Wychowawcze, tak, edukacyjne. Rodzicielski. Także w zakresie edukacji finansowej dzieci i młodzieży, ale o tym może innym razem. Od strony takiej osobie, ja jestem mężem mojej żony, ale pracuję jako menedżer w firmie, w dużej firmie paliwowej. Natomiast mam też swoje hobby, to nie tylko praca, zajmowałem się triatlonem na długich dystansach czy na Ironmanie. To jest moja, jak mi starcza czasu, to tym się dalej zajmuję. Natomiast moja żona o sobie. Tak, Elżbieta, ja jestem z wykształcenia inżynierem budownictwa lądowego. Też mam studia podyplomowe z biznesu. Ale obecnie zarabia mój mąż, ja tylko pracuję, także moją pasją są finanse po Bożemu i tutaj jest główne moje zaangażowanie. Ostatnio też w takim obszarze pisania napisałam dwie książki, może pokażę tytuły. To jest owoc kursów i rekolekcji, które prowadzimy, Pułapki do wolności finansowej, Jedność małżeńska, a finanse, może więcej na koniec o tych pozycjach. Natomiast teraz byśmy chcieli już przejść do tematu i może zacznijmy od modlitwy. Dobrze? Tak. Poprośmy Ducha Świętego, żeby i nas wspomógł, nam otwierał usta, byśmy mądrze mówili, a wam uszy, abyście też słyszeli to, co Bóg chce, aby było usłyszane i trafiło do serca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Taki intrygujący temat, gdybym był bogaty. I tak należałoby się zastanowić, co ten tytuł mówi. Gdybym był bogaty. To właśnie to takie stwierdzenie. No, ono się często pojawia w myśleniu, nawet w rozmowach, w marzeniach. Gdybym był bogaty, to by było to czy tamto. Moje życie może by zupełnie inaczej wyglądało. Ale takie stawianie sprawy, co ono może oznaczać? Niekoniecznie ono oznacza, ale co może oznaczać? Ono ujawnia priorytety, co jest dla nas ważne i od czego tak naprawdę uzależniamy właśnie bieg naszego życia. Czyli gdybym miał pieniądze, to być może mieszkałbym w lepiej wyposażonym domu, czy w ogóle w ładniejszym domu, lepszym samochodem bym dojeżdżał do pracy, może bym miał też pracę lepszą. Na wakacje jeździłabym w ciekawsze miejsca. Dzieci może by chodziły do lepszych szkół, miały lepszy start życiowy i tak dalej, gdybym miał pieniądze.
Ale to ujawnia, od czego tak naprawdę uzależniamy powodzenie czy właśnie bieg naszego życia. Zupełnie inaczej brzmi sformułowanie, gdyby Bóg zechciał. Gdyby Bóg zechciał. I tutaj widzimy, że postawienie sprawy, gdybym miał pieniądze, pokazuje, że uzależniamy nasze życie od pieniędzy. Natomiast mówiąc, gdyby Bóg zechciał, całą nadzieję i ufność pokładamy w Bogu. I tu nie ma znaczenia, czy my mamy więcej pieniędzy, czy my mamy mniej pieniędzy, bo tak w istocie nasze życie zależy od Boga, a jesteśmy tutaj na ziemi po to, aby pełnić wolę Bożą. I Bóg dla każdego z nas ma przecież plan. Każdego z nas postawił w innej rodzinie, w innym miejscu, nawet w innym kraju. Dał inne talenty. Mamy inne powołanie. I to wszystko zależy od Boga, a nie od pieniędzy. Natomiast co mówi nam współczesny świat? Właśnie współczesny świat stawia pieniądze jako właśnie takiego alter Boga. Czy pieniądz staje się antybogiem? Ja w książce Pułapki na drodze do wolności finansowej zacytowałam homilię, fragment homilii Raniero Cantalamessa. To była homilia pod tytułem właśnie pieniądz jest antybogiem. Ona była wygłoszona w Wielki Piątek 2014 roku, czyli to jest kaznodzieja papieski, rok po wyborze Franciszka, papieża Franciszka na papieża. I otóż kaznodzieja pisze w ten sposób. We współczesnym świecie pieniądz jest jakby antybogiem, ponieważ tworzy alternatywny wszechświat duchowy. Ludzie przestają pokładać ufność w Bogu, a zaczynają swoje nadzieje wiązać z pieniędzmi. Pieniądz staje się dla wielu ludzi Bogiem widzialnym, w przeciwieństwie do Boga prawdziwego, który jest niewidzialny. Biblia mówi, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, a świat podpowiada, że wszystko jest możliwe dla tego, kto ma pieniądze. Takim, można powiedzieć, sprawdzianem w XIII wieku, czy w ogóle we wcześniejszych wiekach, ja tutaj dam przykład wypraw krzyżowych. Nie zawsze na te wyprawy krzyżowe wyruszali chrześcijanie, czasami to byli po prostu najemnicy. Aby dostać się do tej załogi krzyżowców, oni byli chrzczeni. I to jest, można powiedzieć, obrazek troszeczkę właśnie ściągnięty z tamtej rzeczywistości. Kiedy krzyżowcy byli chrzczeni, tutaj w tym przypadku mamy Karola, któremu osoba, która właśnie ją chrzci, mówi: Karolu, teraz, gdy zostaniesz ochrzczony, wszystko, co znajdzie się pod wodą, będzie należeć do Boga. I w taki sposób byli krzyżowcy właśnie chrzczeni z taką informacją. Oni byli w całej zbroi zanurzani do rzeki, czy no tam, gdzie się ten krzest odbywał. I co się działo? Kiedy oni byli zanurzani, to miecze, którymi mieli walczyć, wiecie co robili? Trzymali nad wodą. Ale nie dlatego, aby nie zardzewiały, tylko dlaczego? Dlatego, że chcieli po prostu tymi mieczami walczyć według własnej woli. Nie chcieli poddać się w całkowitej woli Bożej nie chcieli się poddać. I współcześnie dla wielu z nas to już nie są miecze, ale właśnie tym orężem naszym, czy tym atrybutem, którego nie chcemy zanurzyć w czasie chrztu, czyli uznać, że również pieniądze poddajemy woli Bożej, to właśnie ta scena tak wygląda. Tak by mogła wyglądać scena chrztu współczesnej osoby, która właśnie chce ten chrzest przyjąć.
że pieniądze kurczowo trzymamy po prostu nad wodą. Mówimy: Jezu, jesteś moim Panem, bardzo często tak się dzieje, jesteś moim Panem wszystkich obszarów mojego życia, ale nie mojego portfela, nie moich pieniędzy, bo to, w jaki sposób ja będę wydawać pieniądze, w jaki sposób ja będę zarabiać, w jaki sposób, czy ja będę oszczędzać, czy nie, czy ja będę się z kimś dzielić pieniędzmi, będzie zależeć ode mnie, nie od Ciebie. Jest takie powiedzenie, które mówi, że portfel nawraca się ostatni. Zobaczmy zatem, jak właściwie powinno być, co Pismo Święte mówi o pieniądzach i jak ta nasza relacja z Bogiem w kontekście finansowym, czyli w kontekście zarządzania finansami, powinna wyglądać. Będziemy przywoływać tutaj wiele cytatów. Jest ich mnóstwo w Piśmie Świętym i w Starym i Nowym Testamencie. My byliśmy pod wrażeniem ich ilości i tych wskazówek, które Pan Bóg, troszcząc się o tę sferę, która nie jest łatwą sferą, nie kojarzy się z rzeczami, sprawami duchowymi, jak Pan Bóg wiedział, że to będzie newralgiczny czasami moment i sprawa decydująca za naszym opowiedzeniem się za lub może przeciw. Po prostu bardzo często głosujemy biletami Narodowego Banku Polskiego. Wiecie, możemy mówić różne rzeczy, ale jakbyśmy tak zobaczyli swoje paragony, to byśmy wiedzieli, na co wydajemy. No nie? Co jest najważniejsze, co jest priorytetem. I tych fragmentów jest bardzo dużo, to znaczy jak je policzono pod tym kątem, jeżeli chodzi o finanse, majątek, bogactwo, biedę, zadłużenie itd., wyszło, że jest ponad 2300 takich wersetów w Piśmie Świętym. Pewnie jest więcej, bo to obliczenie nie obejmowało 7 ksiąg jeszcze Starego Testamentu. Bo to protestanci zrobili to obliczenie. My żeśmy się łapali na tym, to ile my znamy. I wiecie, tak żeśmy stwierdzili, że może 10%. I żeśmy się szybko wyprostowali, że nie. No nie? Że znamy mniej. Że znamy mniej, to może 20 przynajmniej. Nie wiem, jak wy, tak? Ale Pan Bóg nas prowadził, zachwycając i pokazując to, jak bardzo też troszczy się o tą sprawę, w której każdy wydaje się być ekspertem, a jednocześnie bardzo dobrze przemawia. Taką rzeczywistość chcemy pokazać jako podstawę, jak to jest z tymi pieniędzmi, jeżeli chodzi o sferę duchową, jak i mają wpływ. Tak? I ten pierwszy fragment o tym mówi o pewnej rywalizacji, o pewnym zwarciu, tak? O tym, że pieniądze potrafią rywalizować z Chrystusem, o miejsce w naszym życiu, o władzę nad naszym sercem. Ten fragment, który znamy o tych dwóch, że nie można dwóm panom służyć. Ja go przeczytam, tylko że z komputera nie widzę, więc ze slajdu postaram się. Nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Jedna ze znanych, myślę, nam tekstów. Natomiast on bardzo wiele mówi o tym takim właśnie zwarciu się tych dwóch rzeczywistości. Bo zaczyna się bardzo kategorycznie. Tak? Mówi tak, nikt nie może dwóm panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Tam nie ma czegoś takiego, że wiecie, trudno będzie, ale damy radę. Nie. To słowo mówi, to się nie uda. Nie ma, te rzeczywistości się nie zejdą. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Służyć, gdy się na to tak popatrzy z tej strony, w czasach, kiedy to słowo było pisane i wcześniej wypowiadane, to miało konkretne znaczenie. Kto to był sługa, ten to służył? Sługa, słuchajcie, to można powiedzieć tak, no to jest ten, kto pełni nie swoją wolę, tak? Tylko pełni wolę swojego Pana. Ten był sługą. To był często niewolnik. To też pewnie wiecie, tak? Czyli to jest ktoś, kto pełni nie swoją wolę. Coraz bardziej jasne się staje, bo słowo Bóg i Mamona jest tutaj nie przez przypadek napisane z wielkiej litery. To nie jest błąd. Tak jest w Piśmie Świętym. Papież Benedykt w homilii, którą wygłaszał, mówił o tych dwóch przeciwstawnych rzeczywistościach, mówiąc, że mamona jest określeniem fenickiego czy
chyba fenickiego bożka, zaufania do bogactwa, pokładania ufności w bogactwie, w pewnych przyjemnościach, ale generalnie w pieniądzu. Tak? I teraz rozumiemy, że nie można służyć Bogu i mamonie, nie można mieć za swojego Pana, tak, Jezusa Chrystusa, bo Jego wola jest inna niż tego bożka, dokładnie się pisze ma-am-mon. Stąd jest ta różnica. To jest pierwsze słowo, które wyraźnie przeciwstawia sobie te dwie rzeczywistości duchowe. Druga taka podstawa, ona pokazuje, jaka jest nasza relacja do pieniędzy i co my pokazujemy w odpowiedni albo nieodpowiedni sposób, traktując pieniądze, tak? I co to mówi o naszym duchu, nie? O moim wnętrzu? To jest, pieniądze to trochę jak, czy te paragony wspomniane, trochę jak barometr działają. Tak? Papierek lakmusowy. Tak. To jest o wierności. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i we wielkiej wierny będzie, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i we wielkiej nieuczciwy będzie. Ten fragment jest wyjęty, jakbyście mieli Pismo Święte, chcieli otworzyć Biblię Tysiąclecia, z takiej perykopy, która nosi tytuł Dobry użytek z pieniądza. Tak jest. Tak autor akurat zatytułował ten fragment. Czyli tutaj też to ma odniesienie takie stricte duchowe, tak? I do wierności Panu Bogu też w takiej sferze, jaką są pieniądze. I następny. Dalej, co Słowo Boże mówi o pieniądzach? Mówi nam, że wpływają to, jak zarządzamy, jak się odnosimy, wpływają na naszą relację zarówno do Pana Boga i pewnie się już domyślacie, że też do człowieka. Tak? Wpływają na relację do Boga, bo jeżeli tam się nie okazaliśmy wierni, w zarządzie niegodziwą mamoną, to prawdziwe dobro kto nam powierzy? Ten fragment mówi. I tutaj dopowiadane jest, że tym prawdziwym dobrem jest relacja z Jezusem Chrystusem. To jest to, co jest prawdziwie cenne w naszym życiu. Czwarta sprawa. Pieniądze sprawdzają, po prostu nas sprawdzają, naszą lojalność, naszą wiarygodność. Jakbyśmy się zastanawiali, jak my możemy kogoś sprawdzić. Na przykład pracodawca, pracownika, czy przyjaciela, czy wszystko jedno, ale jakąś inną osobę. W jaki sposób można taki test przeprowadzić? No najlepiej właśnie dać mu pieniądze i zobaczyć, jak nimi zarządza. I podobnemu testowi my jesteśmy poddawani. Pan Bóg po prostu daje nam w zarząd pieniądze i patrzy, jak my sobie radzimy. Dla Boga to są drobne rzeczy. Dla człowieka czasami to są rzeczy bardzo wielkie, a czasami najważniejsze w życiu. Właśnie ważniejsze nawet od samego dawcy, czyli od Boga. Znacie też ten fragment, to jest przypowieść o talentach. Podobnie jest też jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. No właśnie, to jest pewna próba, pewien sprawdzian, któremu zostali poddani, bo ten gospodarz potem wrócił. I co zrobił? No ich rozliczał. Pytał, co zrobiliście z tymi pieniędzmi? Jak myślicie, co się będzie działo na sądzie ostatecznym? Nie wiemy, ale my tak się domyślamy, że może trzeba będzie te paragony właśnie pokazywać. Zostaniemy rozliczeni po prostu. Przyszedł ten, to już jest moment właśnie, kiedy są rozliczeni, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. Zobaczcie, uzyskał, można powiedzieć, zwrot stukrotny, miał 5 talentów, przynosi drugie 5, to we współczesnych nawet warunkach to jest niemożliwe. Znaczy, no jest możliwe, ale no,
dużo w tej chwili inwestycje dużo niżej są oprocentowane niż na 100%. Natomiast co mu mówi Pan? Nie zachwyca się jego sukcesem finansowym, bo to nie była istota, on nie po to dostał te pieniądze. Tylko co on słyszy? Dobrze, sługo dobry i wierny. Czyli na co położył akcent gospodarz? Na wierność. To znaczy, że sługa znał Pana, wiedział, jakie są jego priorytety i postąpił zgodnie z jego wolą, spełnił jego oczekiwania. Dalej, co mówi ta Ewangelia? Przyszedł i ten, znaczy przyszedł jeszcze ten, który następny był ten, który otrzymał 2 talenty, też uzyskał 2 talenty dodatkowo i też został pochwalony, dobrze, sługo dobry i wierny. Czyli to nie jest istotne, czy mamy dużo, czy mamy mało. Istotą jest wierność, czy okazujemy się wierni. Natomiast przyszedł ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność, odrzekł mu Pan jego. Sługo zły i gnośny. Co się okazuje w tym fragmencie? Ten sługa też znał wolę Pana. Wiedział, jaki jest, bo nawet o tym mówi, tak? Że jest wymagający, że jest surowy i tak dalej, że ma duże oczekiwania. Ale z tą własnością nic nie zrobił, z tym obdarowaniem nic nie zrobił. Nie pomnożył, nie rozwinął tych talentów. I co usłyszał? Sługo zły i gnośny. Nie okazał się wierny. Po prostu nie okazał się wierny. I teraz zastanówmy się, czego uczy nas ta przypowieść, ta Ewangelia. Jest jedną z wielu przypowieści, której Jezus, używając przykładu pieniądza, bogactwa, pewnych zasobów, pokazuje nam pewną rzeczywistość. Rzeczywistość to jest zrozumiała dla ludzi każdego języka, w każdej szerokości geograficznej i my też rozumiemy to, zobaczcie. W 16 z 38 przypowieści Jezus używał pieniędzy i tego, że tak powiem, tych aspektów takich właśnie bogactwa, biedy i tak dalej, bo trafiały i pokazywał się także w tej relacji, że gospodarz, on jest typem tego gospodarza. Bóg jest tym, który jest właścicielem i hojnie obdarza, hojnie udziela. To, co Ela mówiła, wyposaża różnie. 5, 2, w innej przypowieści mówi, że 10, różnie nas obdarzy. Tak? Też my nie jesteśmy, tak, ponieważ koncentrujemy się wokół tematu finansów, to wiemy, że też Słowo Boże nie tylko jest, że tak powiem, podręcznikiem ekonomii, tak? Chyba że ekonomii Bożej. Dlatego koncentrujemy się na tym temacie, takie fragmenty żeśmy eksponowali. Czyli Pan Bóg wyposaża nas w talenty. Wiemy, jaką wartość miał ten talent zapewne, że to było wiele kilogramów złota, więc nawet ten, co dostał jeden, to biedy nie miał. No to jest około 5 milionów, 4,5 miliona na obecne, według obecnej wartości. Znaczy, miał czym obrócić. Miał czym obrócić. Generalnie, tak. Znamy wolę Pana Boga poprzez to, co nam w Słowie Bożym, przez Kościół, przez tradycję, w tym wypadku tutaj mówiąc o fragmentach, przez Słowo Boże nam objawia, jakie jest oczekiwanie. Czyli to, co mówił gospodarz. Tak? Wiedziałeś, czego oczekuję. Tak? Dalej, to, co już mówiłem, jesteśmy różni i Pan Bóg na różne sposoby, różnymi metodami, różnymi wielkościami, że tak powiem, też nas mierzy indywidualnie. Pan Bóg patrzy na serce i też widzi, jacy jesteśmy. Ale jednego, że tak powiem, tutaj jest jeden mianownik wspólny, że od każdego, tak jak z tych słów, tak i od nas wymaga wierności. Tak? To jest ważne, byśmy byli wierni. I to pochwala. Pokazuje nam to słowo jedno, że Pan Bóg jest właścicielem. Jest kilka takich kluczowych fundamentów, jeżeli chodzi o ekonomię Bożą. To jest jeden z nich. Do Pana Boga wszystko to należy. Do Niego należy ziemia, to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Z psalmu
ale tych fragmentów jest bardzo wiele. To Pan Bóg jest właścicielem tego wszystkiego, do Niego należy. To... No my uznajemy właśnie, że to Bóg jest właścicielem naszego domu, samochodu, którym jeździmy, rzeczy, którymi posługujemy się, że właśnie w tym zostaliśmy wyposażeni, obdarowani. Nawet jeżeli coś żeśmy wypracowali, to dzięki temu, że to od Boga dostaliśmy pracę i możliwość właśnie pomnożenia jakichś dóbr. Natomiast jaka jest nasza rola? Ano taka, jak tutaj ten tekst nam pokazuje. Jesteśmy zarządcami. Jest takie biblijne słowo szafarz. Tu je przywołujemy, ale jesteśmy zarządcą i mam być wierny. Jak ja jako menedżer realizuję swoje zadania, tak, to realizuję, można powiedzieć na język współczesny, tak, strategię zarządu. Nie swoją własną. Mam pewną swobodę, jak może powiedzieć, jak pomnożę te talenty, ale idę zgodnie ze strategią. Wiem, jaki jest nurt. Rzeka płynie, wiem, jakie są brzegi. Ale to jest moja rola, być wiernym i wiernie realizować to, jaka jest strategia. Od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Takie jest nasze też zadanie. Czyli tak podsumowując ten fragment konferencji, chcieliśmy powiedzieć, że najważniejsze to jest to, abyśmy wyszli z tego spotkania z takim zrozumieniem, że to Bóg jest właścicielem. Dla nas to było coś przełomowego, dlatego że myśmy do pewnego momentu, do 2008 roku, bo wtedy właśnie się z tym nauczaniem żeśmy spotkali, myśleli, że to my jesteśmy właścicielami. Dlatego możemy zarządzać pieniędzmi i wydawać pieniądze tak, jak chcemy. I wielkim zaskoczeniem było, kiedy okazało się, że nie. To Bóg jest właścicielem, a my jesteśmy właśnie zarządcami. I mamy zarządzać wiernie, czyli mamy właśnie poznawać wolę Boga. Wczytywać się w te fragmenty Pisma Świętego, aby coraz lepiej tę wolę pełnić i spełniać oczekiwania naszego Pana. I tutaj teraz chcielibyśmy pokazać takie różnice dosyć istotne, które są między właścicielem a zarządcą. Otóż, zobaczcie, właściciel może dowolnie korzystać ze swojej własności. Dowolnie. Natomiast zarządca dysponuje tą własnością zgodnie z wolą właściciela. I to jest ta istotna różnica. Że myśmy zrozumieli, że nie możemy zarządzać pieniędzmi tak, jak nam się podoba. Robić, co nam się podoba. Nie. Bo wtedy nie jesteśmy wierni. I druga sprawa. Właściciel nie zdaje nikomu sprawozdania z tego, jak zarządza. Po prostu dysponuje, jak chce. Jest tym wolny. I myśmy właśnie myśleli, że jako właściciele tak możemy robić, co nam się żywnie podoba z pieniędzmi, które po prostu mieliśmy. Natomiast zobaczcie, zarządca zdaje sprawozdanie. Czyli mówi właścicielowi, przedkłada właścicielowi, zdaje sprawozdanie, raporty z tego, jak dysponuje własnością należącą do właściciela. Wobec tego nie może robić tego, co on chce, tylko musi po prostu uzgadniać na bieżąco, jaka jest wola właściciela, żeby z tą wolą się nie rozminąć. I słuchajcie, i to jest, można powiedzieć, zmiana mentalna na miarę przewrotu kopernikańskiego. Niech każdy sam sobie teraz zada pytanie. Właśnie w jaki sposób myśli o pieniądzach? O tych ciężko zarobionych pieniądzach. Jako właściciel czy jako zarządca? Jeżeli do tej pory żeście wkładali buty właściciela, to my was od dzisiaj zachęcamy, abyście bardzo szybko je zdjęli i weszli w buty te właściwe, które są przeznaczone dla nas, dla Bożego stworzenia. W buty zarządcy, wiernego szafarza z podkreśleniem na wierność.
Chcemy tutaj jeszcze pokazać takie trzy filozofie, które są, można powiedzieć, bardzo znane i rozpowszechnione. Jedna z nich, ta filozofia ascezy, ona, można powiedzieć, pojawiła się w średniowieczu, ale do dzisiaj też jest przez wiele osób wyznawana i nic w tym złego nie jest, dlatego że asceza jest potrzebna. Asceza to dyscyplina. Jest potrzebna i w życiu duchowym, ale również do życia materialnego. Ale zobaczmy, jakie tutaj są takie główne założenia tej filozofii, przynajmniej takie, które właśnie pojawiały się w średniowieczu. Uznawano bogactwo i posiadanie za coś złego, za coś, co właśnie oddziela od Boga, jest przeszkodą w relacji z Bogiem. No dlatego, skoro przeszkadza, to jest złe. Sama praca była postrzegana jako coś koniecznego do zaspokojenia potrzeb i w tym kontekście ludzie ubodzy byli traktowani jako ci, którzy są bogobojni, no bo są bliżej Boga, tak? Odrzucają wszystko, są bliżej Boga. Z kolei bogaci, no właśnie, koncentrują się na bogactwie, w związku z tym zapewne są bezbożni. No i z tego też wynikało takie patrzenie na sposób dawania i wydawania pieniędzy, dawania z konieczności i wydawania z pewnego rodzaju strachem, że może właśnie źle te wydam pieniądze i Panu Bogu się to nie będzie podobało. I później nastąpił okres reformacji, który, można powiedzieć, spowodował takie przechylenie się Wajchy na drugą stronę. Pojawiła się tak zwana filozofia sukcesu, w której wszystko było na odwrót w stosunku do tej filozofii ascezy. Otóż uznano, że skoro ktoś się bogaci, to jest oznaką tego, że Bóg mu błogosławi. W związku z tym to bogaci ludzie są bogobojni, a ci, którzy są ubodzy, zapewne są nieporadni życiowo, nie poddają się woli Bożej, w związku z tym są ubodzy. I w związku z tym praca właśnie miała służyć po to, aby stawać się bogatym. Dawanie miało służyć temu, aby dostać więcej. I bardzo często nawet dzisiaj tak jest, że dajemy po to, aby dostać więcej, bo to się opłaca. Takie czasami myślenie też towarzyszy dawaniu. No i wydawanie, skoro to jest moje, no to mogę wydawać beztrosko jak chcę. I słuchajcie, i to, co zostało wypracowane i, można powiedzieć, odkryte właśnie w nauczaniu edukacji finansowej Crown, to, z czym się właśnie wami dzielimy dzisiaj, to jest ta filozofia odpowiedzialności, która pokazuje, że właściwie to nie jest ważne, czy jesteśmy ubodzy, czy bogaci. Jedni i drudzy są wezwani do czego? Do szafarstwa i do wierności. Czyli tymi, którzy są bogobojni, to są ludzie wierni. To mogą być ludzie bogaci, to mogą być ludzie ubodzy. Nie jest ważne, ile masz pieniędzy. Nie jest ważne, ile zarabiasz pieniędzy, tak? Ile będziesz zarabiał. Najważniejsze jest to, czy jesteś wierny, czy nie jesteś wierny. To, można powiedzieć, określa twoją bliskość i twoją relację z Bogiem. Wierność. W książce Twoje pieniądze się liczą znajdujemy takie właśnie koło, które pokazuje obszary zarządzania finansami. Czyli to, czym my się zajmujemy w edukacji finansowej Crown, mówiąc czy ucząc, jak zarządzać finansami, aby to było po Bożemu, abyśmy właśnie mogli być wierni, aby się to Bogu mogło podobać. I tymi obszarami, zobaczcie, to jest uczciwość, to jest dawanie, praca, inwestowanie, to jest też edukacja dzieci. No, tam, gdzie są rodzice, to oczywiście istotne jest wychowanie. Wydawanie pieniędzy, zadłużanie się i również radzenie się, czyli podejmowanie decyzji z pewną refleksją.
Pokrótce, słuchajcie, omówimy te obszary, nie wszystkie, i można powiedzieć, że tylko troszeczkę tak poliżemy każdy z tych obszarów, dlatego że powiem tak, na kursie finansowym każdy z tych tematów omawiamy na oddzielnym spotkaniu. W związku z tym kurs finansowy trwa przez, obejmuje 10 spotkań, czyli trwa 10 tygodni, jeżeli jest prowadzony w takim cyklu spotkań cotygodniowych. My z kolei, organizując rekolekcje dla domowego kościoła, zagregowaliśmy pewne tematy i przerabiamy je w 6 dni, ale cały dzień poświęcamy jednemu tematowi. W związku z tym tego bogactwa treści, fragmentów biblijnych nie jesteśmy przedstawić tutaj. W związku z tym tylko pokażemy kilka fragmentów, taką zajawkę zrobimy do każdego tematu po to, aby was zachęcić do pogłębienia. Albo poprzez właśnie lekturę książek, różnego rodzaju książek, w które można się zaopatrzyć, bądź do uczestnictwa w kursie właśnie finansowym, no bądź jeszcze w jakiś inny sposób poprzez czytanie różnego rodzaju artykułów i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy wobec tego od pracy. Wierny zarządca też zarabia pieniądze zgodnie z tym, jaka jest wola Boża. Taką przyjmuje postawę. Teraz skupimy się na tym, jaka wola Boża objawiona w Słowie dotyczy pracy, jakie fragmenty wybrane. Taka mała dygresja. Jak wiedziałem, że będziemy na obserwatorium wiary, to skojarzył mi się obserwatorium, nie wiem jak wam, ale miałem jakąś taką perspektywę, wiecie. Kosmiczną. Obserwatorium, albo raczej z teleskopem niż z mikroskopem, ale teraz musimy nastawić cokolwiek by to było na wybiórcze, na te fragmenty. Praca. Fragment, który u podstaw mówi o pracy, mówi, że Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. Aby go uprawiał i doglądał. To jest pierwszy zawód, najstarszy zawód świata, to jest ogrodnik, mówiąc krótko, wbrew innym opiniom. Tak? Aby go uprawiał i oglądał. Czyli też miał konkretną pracę i zadanie przez Pana Boga daną i fragment, który wraca wielokrotnie. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Czyli praca była zadana, zwróćcie uwagę, w ogrodzie Eden. Czyli nie było leżenie brzuchem do góry, tak? Tylko już tam konkretne zadania, obowiązki czekały na człowieka. Pan Bóg dał. Potem to, co nam się kojarzy z jakimś trudem, z jakimś znojem, z potem cierpieniem i, wiecie, upracowanymi rękoma, to jest fragment, który następuje, ale już po grzechu pierworodnym. Bo tam jest ten fragment, który mówi, że grzech wkracza na świat przez nieposłuszeństwo człowieka, tak? I wtedy zaczyna pracy towarzyszyć ten znój, trud, zmęczenie. Przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu, w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierni osec będzie Ci w ogóle rodzić. Straszna kicha, bym powiedział. A przecież są pokarmem Twym płody roli. W pocie więc czoła oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie. Taka jest też prawda o pracy. Papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, niedawno żeśmy obchodzili jego wspomnienie. W encyklice poświęconej pracy, w Laborem Exercens, znakomicie nawiązuje, przytaczając ten fragment, mówiąc tak, że zwróćcie uwagę, że przekleństwo nie ciąży nad pracą, że pracy nie przeklął Pan Bóg. No nie? Że praca jest czymś danym, jest zadanym i dalej w kolejnych artykułach Laborem Exercens papież mówi, że praca wręcz jest uczestnictwem człowieka w dziele stworzenia i w dziele współodkupienia świata. Tak podnosi, tłumacząc nam rolę pracy. Praca jest konieczna. Słowo Boże, i to jest przywołanie z Księgi Wyjścia, mówi o tym, że 6 dni pracować będziesz. Jest czymś, co jest nam dane i zadane. Ja nie lubię za bardzo tego fragmentu. Myślę o sobocie po całym tygodniu.
Ale tak mówi Słowo Boże. 6 dni pracować będziesz. A święty Paweł dodaje mocno, kto nie chce pracować, niech też nie je. Paweł, wiecie, święty Paweł jest taki bardzo, bardzo wprost. On jest dosadny, między oczy pewne rzeczy od razu wykłada. Przy czym warto zwrócić uwagę, kto nie chce pracować. Czyli tu jest pewna wolitywność zaszyta. Nie, a nie niemożność. Czyli nie o to chodzi, że ja nie mogę pracować, bo szukam pracy przez wiele miesięcy i albo jestem niezdolny, bo może są jakieś względy zdrowotne, czy psychiczne, czy fizyczne. No? Nie. Tutaj chodzi po prostu o leni. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Bardzo wprost mówi. Tak? A psalm jeszcze mówi, że z pracy rąk swoich będziesz spożywał. Nie, nie będziesz trutniem jakimś tam, tylko z pracy rąk swoich będziesz spożywał. To jest nam zadane też w kontekście wielu jakby aspektów pracy. Zrozumienie tej Bożej perspektywy na pracę też mi pozwoliło... pozwoliło mi tak poczuć pewną godność pracy, którą wykonuję. Dlatego, że ja na pewnym etapie swojego życia zrezygnowałam z pracy zawodowej, a zajęłam się właśnie wychowywaniem dzieci, prowadzeniem gospodarstwa domowego. I no tak otoczenie oczekiwało, że jak dzieci zostaną odchowane, czyli tak mniej więcej no miały 3 lata, 4, no 5 lat to góra, to ja wrócę do pracy zawodowej. Bóg mnie inaczej prowadził. Ja potem się zaangażowałam właśnie w taką pracę apostolską, w wolontariat w kościele i tak dalej. Nie podjęłam pracy zawodowej. No i takie były takie pytania, to co ty nie pracujesz? Lenisz się? I to też ujawnia, jak my myślimy o pracy. Że my jak za pracę uważamy tylko pracę zawodową czy zarobkową. To znaczy, może nie wszyscy, ale wielu ludzi tak właśnie mówi do kobiety. A ona nie pracuje, ona siedzi w domu. Czy istotnie siedzi w domu? Ja nie pamiętam, żeby przy dwójce małych dzieci 5 minut, żebym mogła posiedzieć w spokoju. To było zasuwanie 24 godziny na okrągło, 7 dni w tygodniu. I wiem, że matki, które mają kilkoro dzieci, nawet jedno dziecko, tak właśnie pracują. Nie można pracy, że tak powiem, tylko związać i wartościować, że ona jest wtedy pracą, kiedy ja zarabiam. Dlatego my często i nawet przedstawiając się, tutaj zrobiliśmy rozróżnienie, że Mirek zarabia, a ja pracuję. Bo wszystko, co ja robię, jest pracą, jest ciężką pracą. Nawet jeżeli ona nie przynosi wymiaru materialnego. Chociaż na przykład w Stanach, może nie mamy tutaj tego slajdu zamieszczonego, ale w Stanach na przykład wyceniono pewne czynności, które wykonuje kobieta, tak jak właśnie zawożenie dziecka do szkoły, pomoc przy odrabianiu lekcji, obcinanie włosów, podawanie lekarstw, organizowanie przyjęć urodzinowych i tak dalej. I wiecie, ile wyszło, jaka pensja wyszła roczna takiej kobiety? Ponad 60 tysięcy dolarów. Jeżeli byśmy, ja się pokusiłam na taką kalkulację, licząc 15 zł w tej chwili minimum średnio za godzinę, prawda? Pomnóżmy to sobie 7 dni w tygodniu poprzez 10 godzin i tak dalej. Słuchajcie, to jest pensja powyżej średniej krajowej. A jak my myślimy o pracy właśnie? Czy dla nas praca, jeżeli za nią nie dostajemy pieniędzy, nadal jest pracą? To jest bardzo ważne właśnie, bo Boża perspektywa na pracę jest taka, że również obowiązki domowe są pracą, nie tylko praca zawodowa. Każda dobrze wykonana praca nadaje człowiekowi godność. I to, co już Mirek powiedział właśnie, że praca została stworzona i nam zadana dla korzyści, owszem, towarzyszy jej poprzez grzech, trud i zmęczenie. Jest konieczna, ale zobaczcie, że praca kształtuje charakter i rozwija umiejętności. Ja dzięki różnym zadaniom, których się podejmowałam, czy wolontaryjnie, czy w pracy zawodowej, wielu rzeczy się nauczyłam. Gdybym nie pracowała, gdybym nie wykonywała pewnych czynności, nie umiałabym po prostu. Nie umiałabym.
A dzięki temu, że każdą okazję, aby wykonać jakąś pracę, chętnie podejmowałam, no to po prostu cały czas następuje mój rozwój, mimo przysłowiowego siedzenia w domu. No i jeszcze jeden aspekt, najważniejszy myślę, że w tym momencie, że tak jak żeśmy przed chwilą mówili o tym, że Bóg jest stwórcą i właścicielem wszystkiego, to również On jest naszym pracodawcą. Jeżeli tak zastanowimy się, od kogo pochodzi nasza praca, różny splot okoliczności, sytuacji. Ja tak obserwuję karierę mojego męża zawodową i widzę, że za wieloma decyzjami, za wieloma, można powiedzieć, rozmowami, za wieloma sytuacjami stoi właśnie Bóg, Jego wola. Za wieloma miejscami, w których pracował, czy awansami, które otrzymywał. I żeśmy się zastanawiali, dlaczego, prawda? Dlaczego on, a nie ktoś inny. I tutaj naprawdę widzimy w tym działanie Boże, działanie Bożej ręki. Więc jeżeli wy tutaj w tej chwili zastanawiacie się właśnie, kto jest waszym pracodawcą, może macie na myśli jakiegoś konkretnego pana Kowalskiego czy Nowaka, taką czy inną firmę, to jest ktoś, kto jest nad tą firmą, ktoś jest nad tym pracodawcą. Jest ktoś, kto jest ponad tą osobą, waszym przełożonym. To jest Bóg. I tutaj we fragmencie z listu do Kolosan świętego Pawła czytamy, przynajmniej tak święty Paweł pisze, cokolwiek czynicie z serca, wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Służycie Chrystusowi jako Panu. Właśnie we wszystkim, również w pracy. Służymy Chrystusowi, nie komu innemu. I mamy kapitalną okazję w naszej pracy właśnie dawać świadectwo, kim jesteśmy. Nasz znajomy tak zwykł mawiać, że właśnie jako chrześcijanie nie róbmy obciachu po prostu Chrystusowi, naszemu pracodawcy w pracy. Tylko pracujmy solidnie, gorliwie, z zaangażowaniem, aby po jakości naszej pracy było wiadomo, kim jesteśmy, że jesteśmy chrześcijanami. Jeżeli mogę dodać. Oczywiście. To, że Chrystus jest naszym pracodawcą, to też przez wiele miesięcy trzymało nas na kursie albo na powierzchni wody. Tych miesięcy było 17, kiedy ja poszukiwałem pracy. Tak? I to był trudny okres. Może będzie wątek o oszczędzaniu, bo on się splata trochę z tym też, jak Pan Bóg zabezpieczał nas w tym czasie. Ale to, że Chrystus jest pracodawcą i On doskonale wie, jakie mamy potrzeby, co nam w tym czasie jest potrzebne i nas też zabezpieczy. To nie zwalnia mnie z szukania pracy, to nie zwalnia mnie z pracowania w domu, tak? To nie zwalniało mnie też, bo w tym czasie nowe umiejętności zdobywałem, bo mój tata był po udarze i byłem, że tak powiem, 24 godziny na dobę salowym rehabilitantem i terapeutą, tak? Przez pół roku prawie. Pan Bóg też wprowadzał w taki obszar. Ale to, że On jest moim pracodawcą, to wiecie, jaki to daje pokój ducha? To jest motywacja, żeby nie odstawiać fuszerki, tak, żeby po prostu świadectwo było godne, bo jeżeli praca jest kiepska, to naszym świadectwem pracy po prostu będziemy zaprzeczać wszystkiemu, załatwimy wszystko, o czym pięknie mówimy. Natomiast to Jezus jest twoim pracodawcą. Tak, więc to dla mnie było niesamowite, że Pan Bóg się troszczy i od Niego to wszystko zależy. Teraz dwa słowa na temat uczciwości, bo to też jest bardzo ważne, słuchajcie. Bez uczciwości nie zbudujemy domu, nie zbudujemy pewnej budowli, którą stanowi właśnie to zarządzanie finansami. Pan Bóg chce, żebyśmy byli uczciwi. A dlaczego? Dlaczego mamy być uczciwi? Tak? Bo świat mówi no, trochę czasami inaczej. Nie? Natomiast Słowo Boże mówi o prawdzie, mówi o wierności, mówi o uczciwości. Ten fragment tutaj, kłamliwe usta budzą odrazę w Panu. Natomiast to jak postępujesz uczciwie, to okazujesz szacunek Panu Bogu, twojemu pracodawcy, twojemu stworzycielowi, tak? Okazujesz szacunek twojemu współpracownikowi. Twojemu też szefowi. Tak? Kto postępuje uczciwie, boi się Pana.
A kto chodzi krętymi drogami, ten nim gardzi. Myśmy czasami zachodzili w głowę, że ci, którzy kręcą, chodzą krętymi głowami, muszą mieć niesamowity łeb, po prostu, żeby zapamiętać, co komu nakłamali i potem się nie sypnąć gdzieś. No nie, bo to trzeba, naprawdę, tyle jest tych kombinacji, że trudno zadążyć za tym. Ale kto chodzi prawymi drogami, boi się Pana, nie musi się tym wszystkim przejść. Jest też wolny. Tak? I to się Panu Bogu podoba. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego mamy być uczciwi? Bo to Pan Bóg wyznacza standard uczciwości. Pan Bóg jest uczciwy. Pan Bóg jest wierny. Nie? Dlatego ja jako chrześcijan, jako Jego uczeń mam być wierny, mam być uczciwy. Dla ludzi uczciwość ma takie znaczenie, że jak cię nie złapią, to możesz być nieuczciwy, tak? Źle jest, jak cię złapią na nieuczciwości. Ale Bóg widzi wszystko. Także nasza nieuczciwość się nie ukryje. Mnie się bardzo podobała taki przykład, który dał papież Benedykt odnośnie uczciwości z sutanną. Wiecie, jak wygląda sutanna księdza diecezjalnego? Czarna taka jest i ma ile guzików? 33. Tyle, ile lat żył Pan Jezus. Czyli bardzo dużo guzików. I teraz wyobraźcie sobie, ja mam tylko w tej marynarce 2 guziki. Gdybym zapięła od dołu guzik albo od góry, wszystko jedno, tylko o jedną dziurkę, źle, tylko o jedną dziurkę, czyli była tylko troszeczkę nieuczciwa, to zobaczcie, jak ja wyglądam. To teraz sobie wyobraźcie, jak kapłan zapnie te wszystkie 33 guziki i wszystkie po kolei będą mu fajnie wchodzić, ale na końcu co się okaże? Że albo pod szyją jest nierówno, albo tam na dole jest coś za krótkie. I nieuczciwość wyjdzie. No, jest takie przysłowie, że nieuczciwość ma krótkie nogi. I to jest właśnie prawda, że ona kiedyś po prostu, ta nieuczciwość, wyjdzie. Nie możemy spać spokojnie. Dlatego wierny zarządca przede wszystkim jest uczciwy. Postępuje uczciwy. Dalej. Teraz wydawanie. Kilka takich może rad biblijnych na temat wydawania pieniędzy. Po pierwsze, naucz się być zadowolonym z tego, co posiadasz. Tutaj mamy taki fragment z listu do Filipian świętego Pawła, który pisze: nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Takie kluczowe słowa na biało zostały wyszczególnione. Nauczyłem się. Bo nikt z nas nie rodzi się po prostu z tą zdolnością bycia zadowolonym. Już małe dziecko, jak jest głodne albo ma mokro w pieluszkach, to płacze, bo jest niezadowolone i w ten sposób sygnalizuje, że trzeba po prostu je albo nakarmić, albo zmienić pieluchę. I my tak samo. Bardzo chętnie i bardzo często okazujemy niezadowolenie, że z tego jesteśmy niezadowoleni, z tamtego niezadowoleni. Ale słuchajcie, jest dobra wiadomość, bo święty Paweł powiedział, że nauczyłem się. To znaczy, że każdy z nas może się nauczyć. My cały czas jesteśmy w szkole świętego Pawła i cały czas uczymy się bycia zadowolonym z tego, co posiadamy. Nie zwalnia nas to z pewnych ambicji, że się staramy, że chcemy polepszać czy standard naszego życia, czy właśnie rozwój, wykształcenie i tak dalej, ale za wszystko, czym już dysponujemy, czym zarządzamy, jesteśmy wdzięczni i dziękujemy Bogu. To jest jakby ten punkt wyjścia. Być zadowolonym, zobaczyć to, co mam już w tej chwili i że tego jest wcale nie mało. Kolejna wskazówka dotyczy tego, żeby unikać zazdrości. Żeby unikać też pewnego porównywania się. Ja mam to, ten ma to, sąsiad takim samochodem i w ogóle ma już takiego dużego psa albo coś. Tego jesteśmy nakręcani też przez reklamy, przez świat, który też nas otacza. Jak doskonale pewnie widzicie w reklamach czy w mediach, najczęściej w reklamach, to są nie tyle cechy pewnych produktów, co
ja jestem kimś po prostu, tak? Bo jeżdżę takim samochodem, albo mam jakiś zegarek, no nie? Albo że to mi się należy, to jesteś tego warta, kochani. Jest wiele takich rzeczy, a Słowo Boże mówi, żeby nie patrzeć tam, nie upodabniajcie się do świata, nie upodabniajcie się. Wielu chrześcijan widzimy tak, mam takie wrażenie, że po pierwsze wielu już od dawna nie miało zmienianej pieluchy i dalej są niezadowoleni, a po drugie chętnie by się upodobnili do świata, zazdroszczą mu. A Paweł w Słowie Bożym mówi, nie upodabniajcie się, ale się przemieniajcie przez odnowę myślenia, tak? Aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe. Nie decyduj o wydawaniu pieniędzy, porównując się z innymi. Tak? W tej książce, którą Ela cytowała już, Twoje pieniądze się liczą, będzie link na końcu slajdów, gdzie będzie strona internetowa i będzie można zobaczyć, gdzie można nabyć, czy trochę więcej się dowiedzieć. Jest taki świetny fragment, który mówi właśnie o wydawaniu pieniędzy w związku z porównywaniem się. Autor mówi tak, że ludzie wydają pieniądze, których nie mają, na rzeczy, których nie potrzebują, żeby się przypodobać ludziom, których nie lubią. Tak sobie myślę, że kurczę, to coś w tym jest. Coś w tym jest. No. A Słowo Boże mówi nam, nie upodabniaj się. Ty masz być wzorem, ty masz być światłem. I tu jest jeszcze bardzo kluczowe zdanie, abyśmy się przemieniali przez zmianę myślenia. Słuchajcie, kto z was się przyzna, że źle myśli? Czy ktoś z was się przyzna, że źle myśli w tej chwili? Każdemu się wydaje, że dobrze myśli. Jest wyjątek. Ale jak nam zadano to pytanie, to ja też nie byłam zaskoczona. Ja myślę, ale przecież ja dobrze myślę. No właśnie, zobaczyć to, że ja źle myślę i że ja mam się przemieniać przez odnowę myślenia, czyli to myślenie ciągle trzeba zmieniać. Zmieniać na właśnie zgodne z wolą Bożą. Poddane pod osąd Słowa Bożego. To o to tutaj chodzi. Dlatego nie upodabniać się do świata, tylko żyć według rad biblijnych. Dalej też unikaj chciwości. Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze. Zadowalajcie się tym, co macie. To już Ela mówi o tym zadowoleniu, o byciu wdzięcznym też, tak? Sam bowiem powiedział, nie opuszczę cię ani nie zostawię. Śmiało więc możemy mówić, Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się. Cóż mi może uczynić człowiek? Kolejny taka wskazówka Boża mówi, to żyj skromnie. Bo skromne życie też jest konkretnym świadectwem, jest konkretnym znakiem, możemy powiedzieć, że bardziej tobie zależy na pełnieniu woli Bożej, szukaniu, podobaniu się Panu Bogu, niż takiego szukaniu poklasku, pokazywaniu się, że tak powiem, zastaw się, a pokaż się światu. Usiłujcie zachować spokój, jak wam nakazaliśmy. Spełniajcie to, co do was należy. Sami pracujcie na swe utrzymanie, abyście postępując szlachetnie wobec ludzi z zewnątrz, nie byli od nikogo zależni. Skromnie. Bądź zadowolony też z tego, co posiadasz. Doceniaj to w tym sensie. Ja powiem, że te rady, które czytamy tutaj wam, zaczerpnięte ze Słowa Bożego, one budują naszą jedność małżeńską. One pomagają nam wytyczyć wspólny kierunek. W tym sensie, że ja nie pragnę czego innego, Mirek nie pragnie czegoś innego i następuje jakieś spięcie, tak? Bo każdy, jak to się mówi, ciągnie w swoją stronę. Nie. Bardzo ważnym elementem, który tutaj właśnie można powiedzieć, że właśnie tak cementuje tę naszą jedność, czy powoduje, że razem podejmujemy to wyzwanie zarządzania finansami po Bożemu, to jest ta rada planuj wydatki. Myśmy przez wiele, słuchajcie, lat, czyli do 2008 roku, czyli 20 lat naszego małżeństwa, ponieważ jesteśmy raczej tacy uporządkowani oboje, taki mamy typ osobowości, myśmy prowadzili takie zapiski, rejestrowaliśmy nasze wydatki. Zawsze żeśmy wiedzieli, jakie mamy wpływy, jakie mamy wydatki. Tylko, że to była historia. Mogliśmy zawsze powiedzieć, ile wydaliśmy pieniędzy. Tylko co z tego, jak już żeśmy te pieniądze wydali? Ta rada biblijna, można powiedzieć, bardzo radykalnie
zmieniła, można powiedzieć, naszą sytuację finansową na korzyść, czyli poprawiła ją. W jakim sensie? Tutaj w Ewangelii Łukasza czytamy, to są słowa Jezusa, bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. I mniej więcej tak wygląda życie, czyli zaczął budować, a nie zdołał wykończyć, sytuacja tych wszystkich, którzy dostają wynagrodzenie, czyli pensję na konto i zaczynają wydawać bez planu. Jakoś to będzie. Tylko jakoś to będzie w wielu wypadkach oznacza, że koło 20 albo 23, 25 zaczyna brakować pieniędzy i trzeba później ten deficyt kredytem finansować. Może my żeśmy takiej sytuacji nigdy nie mieli, bo staraliśmy się nie wydawać więcej niż zarabialiśmy, ale tak naprawdę brak planowania, co powodował właśnie rozrzutność, że myśmy zarządzali finansami nieefektywnie. Bo co z tego, że nam wystarczało na wszystko, ale wiele rzeczy żeśmy po prostu kupowali niepotrzebnych. Żeśmy zaspokajali nasze pragnienia, zaspokajaliśmy nasze zachcianki i przyszedł taki rok 2003, który zweryfikował, można powiedzieć, tak musieliśmy mocno stanąć na ziemi nogami i zobaczyć, że taka filozofia, takie postępowanie nie prowadzi do niczego dobrego, bo wówczas oboje, znaczy można tak powiedzieć, no właśnie, że nie mieliśmy pracy, poszukiwaliśmy pracy. Zasoby były ograniczone i co myśmy wtedy zrobili? Zaczęliśmy analizować właśnie te wydatki z poprzednich miesięcy, z poprzednich lat i włosy nam na głowie się zjeżyły. Żeśmy zobaczyli właśnie wiele wydatków niepotrzebnych, które gdyby nie miały miejsca, to byśmy posiadali gotówkę. I ta gotówka pozwoliłaby nam spokojnie właśnie przejść przez no, trudny taki okres. On wtedy trwał, dziękować Bogu, tylko 3 miesiące. Mieliśmy wtedy samochód, pamiętam, który żeśmy stwierdzili, że ewentualnie sprzedamy, jak nam zabraknie na utrzymanie. Mieliśmy trochę polis ubezpieczeniowych, więc też mogliśmy je sfinansować. I tak obliczyliśmy, że tak no na parę miesięcy to nam tych pieniędzy wystarczy. Ale po tej analizie żeśmy stwierdzili, rety nam by wystarczyło i nawet na rok, na 2 lata, gdybyśmy po prostu głupio nie wydawali tych pieniędzy. I wtedy przyszła taka refleksja właśnie, żeby zanim wydamy pieniądze, zaplanować. Czyli można powiedzieć, wydać pieniądze na papierze. Kto z was planuje wydatki? Trochę osób planuje, super, gratuluję. To dobrze, pozostałych zachęcamy. Bo my żeśmy zaczęli planować, słuchajcie, wydatki i założyliśmy sobie taki kaganiec, postawiliśmy priorytet na oszczędzanie. Usłyszeliśmy kiedyś świadectwo jednego z wykładowców właśnie edukacji finansowej Crown ze Stanów Zjednoczonych, to był prezes takiej dużej firmy chemicznej, który powiedział, kochani, gdybym stracił pracę, to następną pracę tak wynagradzaną, jak w tej chwili mam wynagrodzenie, pewnie bym dopiero znalazł po 2 latach, może dłużej. Więc muszę mieć takie zasoby, żeby mieć tyle oszczędności na czas tych 2 lat, aby spokojnie przeżyć i nie rzucać się na każdą, powiedzmy, propozycję, taką właśnie ofertę pracy z jednej strony, a po drugie też, żeby to nie była taka nerwówka, tylko jako wierny zarządca postępuje roztropnie. To już jest taki przyczynek do tematu oszczędzania. I myśmy właśnie dzięki temu, że zaczęliśmy planować, mogliśmy zaplanować konkretne oszczędności z miesiąca na miesiąc, ile chcemy zaoszczędzić pieniędzy i stwierdziliśmy tak samo, 2 lata. Też chcemy mieć taki zasób na 2 lata. No i Mirek już tutaj mówił w świadectwie, że w 2013 roku przez 17 miesięcy szukał pracy właśnie. I dzięki temu, że planowaliśmy i przez parę lat żeśmy zgromadzili te oszczędności,
potem taki okres, żeśmy spokojnie przetrwali. I to jest już dla nas konkretny owoc planowania, ale jest wiele innych owoców wynikających właśnie z tego planowania, a chociażby ten najważniejszy, że rzeczywiście jesteśmy wierni. Szukamy woli Bożej i przestajemy po prostu pędzić za zachciankami. A pędzenie za zachciankami to niestety jest rozrzutność. Jak stworzyć budżet? Bo może kogoś przeraża, ale co to jest budżet? To takie mądre słowo. Nie umiem planować, nie jestem ekonomistą i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tu nie ma wielkiej filozofii. To się bierze kartkę papieru. Może nie, najpierw nie kartkę papieru. Jest jeszcze prostszy budżet, którego my uczyliśmy nasze dzieci, które miały kilka lat i pojęły. Więc nikt nie może powiedzieć, że jeżeli kilkuletnie dziecko pojmie, na czym polega budżet, to dorosła osoba nie może takiego budżetu zrobić. Najprostszy budżet, słuchajcie, to jest zrobienie takich trzech kupek, czy trzech słoików, wszystko jedno. Czyli rozdzielenie na dawanie, oszczędzanie i wydawanie bieżące. No jeżeli ktoś jeszcze ma zobowiązania finansowe, czyli długi, no to tutaj powinien czwarty sobie słoiczek dostawić i napisać zobowiązania, tak? I tam włożyć pieniądze, które są przeznaczone na spłatę rat kredytu. I to jest najprostszy, słuchajcie, budżet. Z tym, że w tym tutaj wydawaniu to jest jeden taki duży worek, bo w tym są oczywiście i spożywcze, i chemiczne, i opłaty za dom, i wszystko, tak? Więc można to sobie rozdrobnić i rozdzielić. I już następny taki budżet to już jest właśnie kartka papieru, i wtedy tutaj są szczegółowo, po jednej stronie to są wpływy, a po drugiej wydatki. Wpływy, no oczywiście dochody żony, męża, jakieś inne dochody, może z jakichś inwestycji, z jakichś odsetek na przykład, albo dywidend, no wszystko jedno, to są wszystko dochody. Część, którą przeznaczamy właśnie dla Boga, czyli jako wdzięczność, że On nam daje 100%, to my 10% jesteśmy gotowi właśnie podziękować Mu i oddać na różne dzieła właśnie Kościoła, Boże dzieła. No i dalej tutaj w wydatkach po tej stronie, no to są przede wszystkim oszczędności miesięczne, no i żywność, mieszkanie, transport, zwierzęta, dzieci, kto tam jakie ma po prostu kategorie. Ubranie, szkoła. No ubranie, szkoła, tak, nauka, oczywiście. Paliwo, jeżeli samochodem się jeździ, czy bilety miesięczne i tak dalej. No już kwestia kategorii, słuchajcie, to już każdy sam sobie określa liczbę tych kategorii. I teraz zobaczcie, tutaj mamy taki przykład ze strony internetowej ściągnięty, tak zwane minimum socjalne średnioroczne w ubiegłym roku, 2018. Słuchajcie, dla takiej jak dla naszej rodziny czteroosobowej, chociaż tutaj są dzieci, dziecko młodsze i dziecko starsze, my mamy dwójkę starszych dzieci, więc to inaczej wygląda, a właściwie mamy już dorosłe dzieci, które się same utrzymują, więc właściwie u nas to tak my jesteśmy pomiędzy tym dwuosobowym, a tak czteroosobowym gospodarstwem, to zobaczcie, to w ubiegłym roku za netto 3700 prawie 30 zł to się da utrzymać średnio, tak? I zobaczcie, jakie kategorie zostały ujęte w tym badaniu. Żywność, mieszkanie, edukacja, kultura, rekreacja, czyli ubrania, odzież, obuwie, ochrona zdrowia, higiena, transport, łączność, pozostałe wydatki. Więc słuchajcie, taka tabela to jest inspiracja dla Was. Jeżeli ktoś do tej pory z Was nie planował jeszcze, możecie wejść na stronę Instytutu Pracy Płac Socjalnych, znaleźć swoje minimum socjalne i zobaczyć sobie taki budżecik właśnie gospodarstwa domowego, który by odpowiadał Waszej sytuacji. I na tej podstawie można zacząć planować, tak? Lepszym sposobem jest zbierać paragony przez miesiąc. Na kursie finansowym tak uczymy, że na początku zbieramy paragony, żeby zobaczyć, ile wydajemy pieniędzy. No i potem na ich podstawie sumujemy kategoriami, widzimy, ile wydajemy i potem w następnym miesiącu zastanawiamy się, a ile byśmy chcieli wydawać.
I największym zaskoczeniem uczestników zawsze to jest kategoria żywność. Tak, Mirku? No właśnie. Wydaje nam się, że my dużo mniej wydajemy na żywność niż wydajemy. Sprawdźcie. Będziecie sami zaskoczeni. No i teraz odnośnie długu kilka słów. Bo są sytuacje, kiedy nie wystarcza i nie ma oszczędności. Trzeba jakoś finansować. Życie kosztuje, rachunki trzeba płacić. I w różnych sytuacjach też podbramkowych, nagłych, choroba, utrata pracy, jakiś wypadek czy kolizja, pojawia się taki motyw, jakim jest kredyt, jakim jest dług. I co Słowo Boże mówi? Mówi bardzo wiele o długach i często pokazuje je w perspektywie niewoli. Znaczy tak, nie stwierdza, że dług jest grzechem, że branie długu, zaciąganie długu, branie kredytu jest grzechem. Nie, tego nie. Ale bardzo często dług jest porównywany do pewnej niewoli, do grzechu. Ten fragment, który jest tutaj z Kolosan, znany, myślę nam, mówi o tym, że Jezus skreślił zapis dłużny. Tak? Jezus skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. Tak? Czyli nas uwolnił, tak? Wyzwolił. Ale ta niewola była zapisem dłużnym. W tamtych czasach za długi, jak się nie było możliwości ich spłacenia, to się było oddawanym po prostu w niewolę, najczęściej do pracy, łącznie z dzieciakami, tak? Do tego, komu się było winnym pieniądze. Albo do więzienia. Znacie przypowieść o nielitościwym dłużniku, prawda? No właśnie. Jest nowa perspektywa też, jeżeli chodzi o patrzenie na dług, na to, co jesteśmy dłużni. Ja byłem zaskoczony tym fragmentem, bo tutaj jest, z jednej strony jesteśmy zniechęcani do tego, żeby zaciągać długi, ale jest jeden wyjątek tutaj. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Ja się przyznam, że nigdy nie myślałem o miłości jako o zobowiązaniu. Że jestem zobowiązany, jestem dłużny, jakby komuś miłość. To nie jest jakieś uczucie, nie, jakieś motylki w brzuchu i tam innych. Nie. Nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Która się należy każdemu z nas, każdemu z was, czyli nasza miłość też się należy wam, a wasza miłość należy się nam. Tak to ustawia Pismo Święte. Bardzo ciekawy fragment. Nie wiem, czy o żyrowaniu pożyczek wiedzieliście, że Słowo Boże coś mówi. O poręczaniu. Coś, co jest praktyką, może częściej było kiedyś, że rodzinie tam poręczało, czy w pracy, to jak kolega prosi, to o, tak było słabo, nie koleżeńsko. Odmówić. Ale Słowo Boże, to nie jest praktyka, że tak powiem, naszej historii nowożytnej. Słowo Boże już o tym mówi i przestrzega przed poręczaniem, żebyś się dobrze zastanowiła. Mówi tak, nie bądź z tych, co dają porękę, co ręczą za cudze długi. Jak nie masz czym zapłacić, po co mają zabrać łóżko spod ciebie? Parafraza tego troszkę jest w przytoczonym kodeksie, kiedy jest mowa o tym, że zobowiązanie, jak nie spłacisz ty, to spłaci ten, kto poręczył. Żyrant po prostu. Żyrant. Wiecie, jaki jest mniej więcej procent takich sytuacji, w których to żyranci spłacają w Polsce? 30... Słyszę. Ktoś da więcej? Właśnie chciałem powiedzieć, licytuję. Jesteśmy zaskoczeni. 70. A nie 70%. Byliśmy świadkami, żeśmy głosili rekolekcje w Szkocji. Mówiliśmy do ludzi, wielu z nich, bo często jest tak zwana, jak się bierze kredyt, to jest odpowiedzialność solidarna, czy jak nie mogą ze mnie ściągnąć, bo właśnie nawiałem gdzieś. Znaczy wyjechałem po prostu. To biorą z tego, z kogo najłatwiej ściągnąć. Nie jest tak, że porówno. Solidarnie nie jest porówno. Tak. Mieliśmy na sali podobnej do tej wiele osób i część po prostu identyfikowała się z takim fragmentem, że poręczanie i długi wypędziły wielu za morze. Byśmy w Szkocji. Tak. No, wyjechali po to, żeby... Więc to jest naprawdę bardzo poważna sytuacja. Nie mówimy, nie rób tego. To Słowo Boże, uważaj, jeżeli już, bo są też sytuacje takie, że rozeznasz, że trzeba. Ale licz się wtedy z tym,
że mogę poręczyć tyle, ile jestem w stanie spłacić, a nawet być może stracić. Czy jak ktoś do mnie przyjdzie ze znajomych, tak, i powie, możesz poręczyć mi, nie wiem, 3000, 5, to tyle czuję, że mogę, no nie? Ale jakbym mnie poprosił o 50 albo o 500, to będzie nie mogę. Nie mogę. Tak? To nie będzie odpowiedzialne. Nie mogę. Pytania były na później zostawiane, dlatego proszę się wstrzymać. Także najlepiej poręczenie traktować jako własny dług. I my na kursie finansowym uczymy sporządzania takiej listy długów własnych i poręczenie trzeba wpisać na tę listę, bo to potencjalnie może być dług, który będziemy w przyszłości spłacać. Dlatego też trzeba się interesować, jak żyje osoba, której długi poręczyliśmy. Czy je spłaca, czy nie daj Boże już ich nie spłaca i to nas czeka. Dobrze, przyspieszamy teraz. Zostało nam 7 minut. Tak, także, a mamy dwa tematy, więc dwa słowa dosłownie na temat dawania. Jest wiele fragmentów, słuchajcie. Natomiast najważniejsze to jest to, aby właśnie dawać Bogu. Co to znaczy? Czy Bóg potrzebuje naszych pieniędzy? No nie. Nie potrzebuje naszych pieniędzy, bo przecież On jest Panem, On jest Twórcą. On stworzył złoto i nie potrzebuje pieniędzy. A kto potrzebuje dawać? To ja potrzebuję dawać. Dlatego, że dając, słuchajcie, dawanie można powiedzieć, to jest lekarstwo na chciwość. Dając właśnie, ja kształtuję swój charakter, ja upodabniam się do Chrystusa. W związku z tym już w Starym Testamencie były takie właśnie zapisy, aby czci Pana ofiarą z Twego mienia i pierwocinami z całego dochodu. I w jaki sposób? No i wiemy, że Izraelici dawniej składali dziesięciny, ale i pierwociny i tak dalej, jeszcze dziesięciny były trzeciego roku. To są bardzo duże szczegóły, w które tutaj nie będziemy wchodzić na tym wykładzie, tylko właśnie na kursie zapraszamy. Więc dawniej to była dziesięcina, to 10%. To 10%. Też to było przeznaczone właśnie na utrzymanie kapłanów, lewitów, którzy nie mieli ziemi. Było 12 pokoleń Izraela, to wiecie, każdy dostał ziemię, lewici nie dostali. Więc ci pozostali po te 10% się składali, aby oni też mogli być utrzymani. I jak w tej chwili jest współcześnie podobnie. Tylko nie mamy takiego zapisu czy formalnego wymagania, że dajemy dziesięcinę, tak, bo ona już dawno została formalnie zniesiona, tylko mamy piąte przykazanie kościelne. Znacie je? Stosujecie je? Praktykujecie je? No właśnie. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. I też w wielu wypadkach jest tak, że kapłani nie zarabiają pieniędzy. Te wszystkie budynki i tak dalej. Przecież to trzeba opłacić prąd, gaz, elektryczność, znaczy no właśnie prąd, czyli elektryczność, sprzęty różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. I na to wszystko potrzebne są pieniądze. A my z tego korzystamy. Więc my nie dajemy tego tak po prostu, nie wiadomo dlaczego, tylko właśnie dlatego, że to jest nasze wspólne i my o to dbamy, o to troszczymy. A jeżeli byście pytali wobec tego, ile dawać, to my właśnie, ja i mój mąż Mirosław, my bardzo poważnie traktujemy to wskazanie 10%, bo uważamy, że zatrzymanie 90% dla siebie w zupełności wystarczy. I tak konstruujemy nasz budżet, aby 90% wystarczyło na wydatki, na oszczędności, a 10% to jest właśnie ta darowizna na dzieła Kościoła. Aby Bóg mógł tymi pieniędzmi właśnie, znaczy wykorzystywać te pieniądze. Jeszcze jest, można powiedzieć, drugi worek. To jest jałmużna. I tutaj w Księdze Syracha czytamy: bądź dla biednego łaskawy, nie daj mu długo czekać na jałmużnę. Zgodnie z przykazaniem przyjdź z pomocą biednemu stosownie do jego potrzeby. Nie odsyłaj go z pustymi rękami. Strać raczej pieniądze za brata i przyjaciela, niż by miały zardzewieć, zmarnować się pod kamieniem. Jałmużna, słuchajcie, w tradycji naszej katolickiej jest tak
dobrze kojarzona z Wielkim Postem. I wtedy jest post, jałmużna i modlitwa. Bo co to znaczy jałmużna? Jałmużna to jest to, że ja z czegoś zrezygnuję. Czyli jak mam tę kategorię wydatki, to właśnie z tej kategorii wyjmuję jakąś część na jałmużnę, aby podzielić się właśnie z biednym, ubogim, potrzebującym. I w tym momencie ja w tym wymiarze poszczę. Dobrze jeszcze, żebym się modliła za tego, komu po prostu daję jałmużnę, kogo wspieram. To są różnego rodzaju dzieła. Chciałem powiedzieć, że praktycznie robimy tak, że mając zabudżetowane kategorie, wiedząc, ile w nich wydajemy, na przykład zerujemy kategorię kultura, rozrywka. W Wielkim Poście konkretnie. Z wielkim bólem, bo to jałmużna musi kosztować, zerujemy słodycze. Ale to jest konkretna kwota. To nie jest tam, wiecie, nie robimy tak, że tam jest koszyczek i dwa złote. Ileś tam, no nie, tylko to jest konkretna kwota i to przeznaczamy. Tak, w ciągu roku, no po prostu to rezygnujemy z zakupu jakiegoś ubrania, czy no, na przykład pojechania gdzieś, czyli wydatki paliwowe i tak dalej. Bo taki jest wymiar jałmużny. I takie jeszcze podsumowanie, słuchajcie, z listu do Koryntian. Warto je zapamiętać. Tak bowiem jest, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski. Tak byście, mając wszystkiego pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Właśnie. Kto skąpo sieje, skąpo zbiera. My doświadczamy rzeczywiście Bożego błogosławieństwa. Im chętniej się dzielimy, tym też widzimy, że Bóg jakoś hojniej nam błogosławi. Co nie jest regułą, słuchajcie. Nie ma to automatyzmu. Nie ma automatyzmu. Jest suwerenny w tych decyzjach. Dokładnie. I to nie ma tak, że Panie Boże, ja Ci za przeproszeniem dziesięcinę, a Ty mi błogosław, tak? To nie tak. Jeżeli tak byśmy mieli stawiać sprawę, to nie jest, że tak powiem, wymiar wierności, tylko to jest wymiar jakiegoś handlu po prostu. No i jeszcze tutaj temat jeden, inwestowanie, czyli oszczędzanie. On jest bardzo prosty. Słowo Boże zachęca nas do inwestowania, do oszczędzania w tym sensie, przywołując taką scenę, najłatwiej chyba trafić, bo tu jest mowa, pamiętaj o chwili głodu, gdy jesteś w obfitości, o biedzie, niedostatku, czyli wtedy oszczędzaj, kiedy ci się dobrze czy jakoś lepiej wiedzie. Pamiętaj o tym, że to nie zawsze będzie trwało, tak? Bo sami widzimy, że koniunktura to tak po prostu no, jakoś tam faluje. Raz jest lepiej, ileś to trwa, potem jest trochę słabiej, raz mamy pracę zarobkową, innym razem nie. Pamiętaj o tym. No nie? Człowiek mądry we wszystkim zachowa ostrożność. Po prostu. Fragment też przywołujący, jeżeli chodzi o oszczędzanie, już chyba ten następny z Faraonem. Ale jeszcze chwilę, bo jeszcze tutaj nie idź za tymi namiętnościami, powstrzymaj się od pożądań. To jest właśnie, że wiele naszych finansów, słuchajcie, przynajmniej z naszego doświadczenia, tak jak mówiłam, to myśmy utopili w zachciankach. Czyli właśnie w takich namiętnościach, że bo mi się chce, bo mnie stać mi się chce. Ale gdyby przytrzymać te pieniądze, to właśnie z tego będą oszczędności, a z tych oszczędności potem mogą być inwestycje. A te inwestycje potem mogą pracować na nas, a my możemy wtedy być wolni i służyć Bogu. Zobaczcie. Takim dobrym trzymaczem jest takie zapytanie samego siebie gdzieś w środku, nie? Czy ja tego potrzebuję? Nie, czy ja chcę, czy ja pragnę, czy muszę, no nie napalę się na... Czy ja tego potrzebuję? Podoba mi się taki przykład, który Ela przytaczała jakiejś takiej pani, nie pamiętam, czy nawet z kursu finansowego, nie? Czy tam wchodzi do sklepu i tak zaczyna powiedzieć, ale piękny, tutaj tyle pięknych rzeczy jest. Nie? Tak chodzi, ogląda, mówi, wspaniałe, piękne. Tak staje, mówi, ja tego wszystkiego nie potrzebuję. Wolny człowiek no, po prostu. Wiecie, to takie człowiek. Dobre przełożenie. Czy ja tego potrzebuję? No nie? Okay. Także można się zachwycać. Można się zachwycać, ale nie wszystko trzeba kupować. I teraz jeszcze właśnie tak, ile trzeba oszczędzać na te trudne czasy? Czy Pismo Święte coś mówi? Jakaś wskazówka? No to jest jakaś wskazówka, oczywiście nie każdy będzie mógł w stanie tyle oszczędzać, bo to aż 20%. To jest przykład Józefa, który został przez braci sprzedany do Egiptu, jak wiecie. Miał różne koleje jego losu.
W każdym razie na sam koniec to wszystko służyło temu, aby został zarządcą Egiptu, bo poradził faraonowi, że w latach obfitości należy 1/5 zbiorów przytrzymać, zbudować w spichlerze, w tych spichlerzach zgromadzić zboże, aby to było później służyło na 7 lat głodu. I słuchajcie, no jest jakaś konkretna wskazówka, ale dobrze jest, jeżeli ktoś ma możliwości oszczędzać więcej, jeżeli ma wysokie dochody, a ktoś jak nie ma wysokich dochodów, to chociażby 5 zł, słuchajcie. Myśmy w czasie, wtedy kiedy żeśmy żyli z oszczędności, w czasie tych 17 właśnie naszych chudych lat, miesięcy. Miesięcy, a mieliśmy zgromadzone wcześniej z tego właśnie planowania oszczędności na 2 lata, jak żeśmy, słuchajcie, tak jeszcze obniżyli poziom życia, to się okazało, że z tych 2 lat się zrobiło nawet 4 lata, że byliśmy w stanie jeszcze za mniej przeżyć i sobie żeśmy postawili taką świnkę, do której powiedzieliśmy, każde 2 złote, które w naszym portfelu zostanie, jak płacimy gotówką, to do tej świnki wrzucamy. I słuchajcie, od września do sierpnia następnego roku, w tym 2013 roku, myśmy, słuchajcie, zgromadzili 316 chyba tych 2 złotówek. To było 600 zł. I wtedy w sierpniu pojechaliśmy na wakacje. Nasi znajomi nas do siebie nad morze zaprosili, więc nie musieliśmy płacić za mieszkanie. I mieliśmy, słuchajcie, 600 zł po prostu tak, żeby po prostu żyć, nie? Ja się bawić. Bo to świetnie wyglądało, wiecie, dzieciaki nasze tak ostentacyjnie tam nosiły te 2 złote, ale żeśmy robili furorę wszystkich tych, jak żeśmy myśleli. Takie sakiewki żeśmy mieli. Elementy, takie sakiewki, wiecie, że jak po prostu średniowiecze żeśmy przychodzili. I mam taką sakiewkę, pokażę. Za te lody czy ileś, takim, wiecie, ten garść 2 złotówek. To było naprawdę, ale chodzi o drobną rzecz. Drobny nawyk, pokazujemy, że to jest możliwe. Żono kochana, lądujemy już. Już lądujemy, a ja pokażę sakiewkę. Z takimi sakiewkami jeszcze mamy czerwoną i różową. I właśnie z takimi żeśmy chodzili. Dobrze, to już jest, słuchajcie, koniec, bo jest jeszcze jedna najważniejsza inwestycja. Mirek, to ty powiedz. Bo zawsze nas pytają ludzie, zwłaszcza na rekolekcjach, jak mówimy, o czym wrotkowie powiedzą, bo mówili o tym, cały dzień. W co inwestować? Mamy prostą odpowiedź na to, że jedyna pewna inwestycja, to jest inwestycja w przyjaźń, w bliską relację z Jezusem Chrystusem. Tego się trzymamy już nie tylko przez 31 lat małżeństwa, ale Pan Bóg nas prowadzi dużo dłużej. Widzimy, że to jest jedyne, co się sprawdza, jedyne, co jest pewne, jedyna skała. Także taką radę mamy. Tak. Tego się do takiego trzymać. Inwestowania. I teraz tak, strona, o której wspomniał Mirek, www.crown.org.pl to jest strona naszej Fundacji Edukacja Finansowa Crown, na której znajdziecie różnego rodzaju wydarzenia, czyli kursy, tam też jest sklep, w którym można zakupić różne pozycje. My mamy tutaj pozycje książkowe mojego autorstwa, czyli właśnie Pułapki na drodze do wolności finansowej, Jedność małżeńska, finanse. Gdyby ktoś chciał zakupić, to można dzisiaj to zrobić. Z autografem? Z autografem, tak. No i oczywiście, jeżeli to jest zabudżetowana rzecz, tak, bo niezabudżetowanych nie sprzedaję po prostu, żeby nie łamać waszych sumień. I tutaj jeszcze od razu na tej stronie znajdziecie w wydarzeniach kurs webinarowy. Można już od 29 października, czyli bardzo szybko, za tydzień rusza taki kurs w formie webinarium. Nie pamiętam, ile on kosztuje, ale to się na stronie dowiecie. A my będziemy prowadzić kurs stacjonarny w naszej parafii Świętej Anny w Wilanowie od 24 lutego. Także kto by był zainteresowany takimi spotkaniami, że siedzimy w takiej małej grupie biblijnej i studiujemy. Materiały mamy od kursu, więc można sobie je obejrzeć po spotkaniu. Tu mamy też tutaj listę i można zostawić swój kontakt. No to tak mniej więcej w styczniu się odezwiemy i przypomnimy, że będzie takie spotkanie informacyjne 24 lutego. Spotkania będą co tydzień w poniedziałki od 19. To jest strona, to jest taki blog, który ja prowadzę, wrotekela.com. I tam różne artykuły właśnie, które
które zamieszczam od czasu do czasu, coś tam napiszę. I później jeszcze na stronie facebookowej można polubić taką stronę facebookową Wolność Finansowa. No to te artykuły, które są na stronie, to później są na tej stronie facebookowej. I to chyba wszystko, żeśmy doszli do końca. Tak? Tak jest. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Jak macie jeszcze wytrzymałość i chęć, to pytania, czas na pytania. Czas na pytania. Dobry wieczór, mam na imię Renata. Pytania mam dwa. Pierwsze to tylko może takie nawet bez odpowiedzi. Zdziwiona jestem, że są żyranci, czyli osoby chętne podpisywać komuś pożyczkę. Są. No są? Są i wielu ich jest. A druga rzecz, cudownie, pięknie Państwo mówicie o finansach, o wspieraniu się i małżeństwie, tylko że jesteśmy ludźmi i to śmiertelnymi. Nie zawsze udaje się tak, że drugi małżonek żyje. Ja na przykład straciłam męża w wypadku w bardzo wczesnej młodości i musiałam sama wychować dzieci. No i zostałam sama z domem, bez pracy, na wsi. No i traciłam nadzieję, że się odbiję od dna. A to trwało tak też, wyskoki, skoki, spadanie na dna finansowe. I czyniłam jakieś inwestycje, aż w końcu zostałam przez swojego doradcę finansowego oszukana. Bardzo ciężko, już może kończę, nie będę o sobie mówić. Bardzo, bardzo ciężko jest samej kobiecie dźwigać to wszystko. Plus też było, czasy miałam bezrobocia, ale pracowałam też w domu, utrzymując dom ogromny, zajmując się rodzicami, ale też spotykam się z taką niefajnym stwierdzeniem mężczyzn, na przykład porównują sobie moje CV ze swoim. No to ty masz, wypadłaś z rynku pracy często, no takie masz wyrwy, dziury, ja tu jestem inżynierem, to ja tu super zarabiam, a no cienko przędziesz, cienko. Ja wpadałam często w takie doły i bardzo nisko się ceniłam, ale teraz widzę, słysząc pani słowa, tak, że praca w domu, czy w ogóle moje wyciąganie siebie i dzieci z tej tragedii, jakiej doznaliśmy, to uważam, że jestem bohaterką, bo nie będę już o sobie mówić, ale ważne, co ja o sobie myślę, nie inni obcy, którzy mnie nie znają. Dziękuję. Dokładnie, dziękuję. Tak, ja tylko dodam, że moja mama też owdowiała, jak miałam 12 lat i dokładnie, znaczy ja tego nie doświadczyłam, bo ja nie jestem wdową, ale jestem dzieckiem wdowy i można powiedzieć, że no po prostu wiem, jak to życie wyglądało, ile moja mama musiała właśnie poświęcać się i dla nas, po to, żeby nas wychowywać, jak ciężko musiała pracować, więc no to jest... Tak, tak, a razem z rodzicem, z tatą w 64 roku właśnie, przepraszam, trzecim, wzięli kredyt i też go sama spłacała, więc no, można to powiedzieć, że wszystko to przeżyliśmy i też mama to wszystko przeżyła z Bożą pomocą, bo kiedy tata umarł, to powiedziała, że i nas, nasze wychowanie, mojej brata i właśnie całą finansową, można powiedzieć, bytowanie właśnie zawierzyła Bogu, zawierzyła Matce Bożej i no i się udało, no i się udało. Dzisiaj nadal żyje, ma 82 lata, także no. Ale wiemy, że to nie zawsze jest tak słodko, nie zawsze jest tak łatwo. Natomiast podkreślam jeszcze raz, że tutaj kluczem jest wierność, ta filozofia właśnie odpowiedzialności. Bez względu na to, jakie mam zasoby, ile zarabiam, jakie mam wykształcenie, czy jest mi lżej, czy jest mi ciężej zarządzać finansami, to każdy z nas jest powołany do tego, aby być wiernym i aby to robić po prostu odpowiedzialnie, na miarę swoich właśnie możliwości. Ja mam takie pytanie odnośnie początku Państwa prezentacji, wykładu.
No bo sługa wierny zna swojego Pana, tak? Zna Jego wolę. I tu pytanie do Państwa, jakie są Państwa doświadczenia, tudzież porady, jak tą wolę rozeznawać? No, różne mandry życia są, tak? Czasem trzeba zmienić pracę, czy znaleźć nową. Jak rozeznać tą wolę, co jest tą drogą właściwą? To jest pytanie na kolejną konferencję, albo i więcej, na rekolekcję i jeszcze na... Ale żeby tak nie zbywać tak tego, tutaj żeśmy się bardzo mocno wspierali Słowem Bożym. Dla nas chrześcijan to jest jakby podstawa, to światło Słowa Bożego, to jest pierwsze jakby źródło i w kontekście obfitości tych cytatów, to jest jak kopalnia, tam najczęściej sięgamy, tak? Jest, bo to jest takie pytanie, to kogo się radzić? No nie? My mówimy po pierwsze Słowo Boże, tak? Potem, bo jest cała konferencja na temat rady też, potem też są takie kręgi, w które warto, no nie? To jest małżonek, jeżeli jest się w małżeństwie, no nie? Pan Bóg błogosławił i tutaj jest taki doradca finansowy, wiecie, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Nie? Czyli współmałżonek, to są często rodzice, tak? Jeżeli też Boży ludzie, jeżeli żyją po Bożemu, to są też adresatami naszych pytań, naszych rad, bo wasze rodzice, którzy może żyli w innych, na pewno żyli w innych czasach, tak? Ale jedno jest pewne, kochają nas i życzą nam dobrze. I na związku, po swojemu, ale dobrze. Jedna uwaga, że rada rodziców, czy tam teściowej, czy nie idzie przed radą. Zawsze rada małżonka jest pierwsza. Czyli bogobojni ludzie, wielu doradców. Czyli pytanie wielu osób, tak jak siedzicie, no nie ludzie Boże, chrześcijanie, ludzie, którzy widać, że ich świadectwo życia jest warte tego, jeżeli chce żyć jako uczeń Chrystusa, żeby się ich pytać. Czyli nie będę pytał się przy trudnościach małżeńskich gościa, który jest po prostu czwartym mężem piątej żony. No nie? To nie ten adres. No nie? Będę pytał człowieka, który jest wierny, a się może tam zmagać, ale to mniej więcej kilka takich kręgów, takich wskazań możemy. No i na pewno modlitwa, czyli życie modlitewne, bo bez modlitwy nie ma rozeznania po prostu. To jest, jeżeli chcemy rozeznawać właśnie na tej drodze duchowej. Ale jest to wyzwanie. Rozeznawanie jest wyzwaniem na pewno, tak? Szczególnie właśnie każdy z tych tematów, tak? Czy mieszkać tu, czy... No, mieliśmy takie sytuacje, że przyszli do nas się radzić przyjaciele, czy właśnie wziąć pracę w innym mieście i się przeprowadzać i tak dalej. No to są właśnie takie dylematy, takie... Ale w jakimś tam procesie udało im się rozeznać i widać, że koło się pewne zatoczyło i widać w tym logikę i Boże działanie, więc rzeczywiście rozeznali wolę Bożą. Nie było to łatwe, ich życie no nie jest usłane, jak to się mówi, różami. Ich wiele to kosztowało, ale widać, że po prostu wybrali wolę Bożą, nie? No właśnie, bo wola Boża nie zawsze oznacza łatwiznę. Wola Boża czasami to jest krzyż po prostu, niesienie krzyża, nie? Więc też nie unikanie trudnych sytuacji, trudnych wyborów, czasami cierpienia, czasami zmagania się. To również mam pytanie w sprawie dawania, mówimy, tak, 10%. Jakie są etapy rozeznawania też jako dawanie, na co pierwsze, na co drugie, jak mówimy o dzieło Kościoła, tak? Bo to są dzieła Kościoła, to jest ogólna nazwa. Na jakie dzieła, tak? Albo co jest z tym związane? Dobrze, my to bardzo prosto, jak to się mówi, traktujemy, bo pierwszy krąg to jest nasze życie, czyli parafia. No bo tam jest nasze życie sakramentalne, prawda? I tak tam najwięcej środków z tej dziesięciny przeznaczamy. Najwięcej korzystamy, tak? Drugi krąg to jest nasza wspólnota, czyli domowy kościół. My mamy określone, powiedzmy tam, zasady, prawda, ile to powinno wynosić i tak dalej. Naszej formacji. Czyli tam, gdzie się formujemy duchowo, tak, to jest to. A dalej to też taki proces był rozeznawania po prostu, że
czasami no, ktoś nas prosił ze znajomych, czy z przyjaciół, czy ze wspólnoty, że takie dzieło jest. I to są na przykład jakieś dzieła misyjne, czyli po prostu wspieranie no, na przykład edukacji dzieci w Afryce, na przykład, czyli praca misjonarzy konkretnie. To mamy kilka takich dzieł, czy tutaj w Polsce, czy dzieła miłosierdzia, typu właśnie prowadzone przez Caritas i tak dalej, więc jakoś tam to sobie dzielimy, tak, ustalaliśmy, że to tyle. Czasami no to się, co jakiś czas też my te rzeczy weryfikujemy, tak, patrzymy, czy czasem nie relokować środków z tej, powiedzmy, grupy do innej, ale na pewno najważniejsze dla nas to jest parafia, czyli też w ramach parafii to jest utrzymanie kapłanów, czyli to jest zamawianie intencji mszalnych, bo to jest utrzymanie kapłana, tak? Dalej, no ofiara do koszyka, czy różnego rodzaju ofiary, które też są zbierane w kościele, jakieś tam puszki są na konkretne cele i tak dalej, więc to jak najbardziej to stosujemy, a resztę to przelewami po prostu. Takie mamy zlecenia ustawione już na te dzieła, które zobowiązaliśmy się wspierać i to jest kilka, nawet kilkanaście to jest takich właśnie dzieł i miesiąc w miesiąc, czy tam raz na kwartał, to zależy jak tam jest to ustalone i ten przelew idzie, my tylko wpisujemy sobie kwotę, że tyle poszło, a No to tak my tak działamy, także tylko chcę powiedzieć tak, bo mówimy o tych 10%, tak, ale pokazywaliśmy na przykład tutaj minimum socjalne i tam było dla takiej rodziny czteroosobowej 3700 netto, prawda, że za tyle się da przeżyć, ale nie było żadnej kategorii oszczędności, nie było kategorii zobowiązania, nie było kategorii dawanie. Czyli jeżeli ktoś tyle zarabia, to bardzo prawdopodobne jest, że po prostu tego wymiaru dziesięciny, 10% nie będzie w stanie zrealizować, nawet gdyby bardzo chciał w tym zakresie, w tym, nie? W tym czasie. Czyli załóżmy, no 3700 to jest zarobek ponad 5000, tak? Czyli 500 zł nie będzie w stanie na takie dzieła po prostu przeznaczyć. Może będzie w stanie 200, może 300, nie wiem, ale nie tyle, nie? Więc to też nie można tego traktować jako nominalnie, że jak nie dam 10%, to Pan Bóg się pogniewa, tak? I mi palcem pogrozi, to ja Ci tu daję, a Ty mi nic. Też bardzo dobre pytanie. Mhm. Też znamy takie sytuacje, w których ludzie dają swoją pracę, bo tą salę trzeba zamieść, bo kościół trzeba posprzątać, bo trawnik trzeba wystrzyc, no nie? Bo coś tam przy kościele trzeba zrobić, coś na pewno. Też takie przykłady nam ludzie mówili, że oni w ten sposób angażują się, no bo inaczej to trzeba by kogoś nająć, zapłacić, nie? Więc też taka forma niepieniężna. Ale są też właśnie, mamy przykłady też przyjaciół, którzy bardzo chcieli na przykład właśnie 10%, a to nie jest ograniczenie, bo można 11, 20, to nie ma ograniczenia, prawda? W każdym razie, że zaczynali na przykład od 2%, tak? Ale chodzi o wierność. W następnym roku spróbowali 3%, potem 4%, potem 5%, czyli to ich dawanie wzrastało z roku na rok, nie? Czyli nie tak od razu. Są tacy, co się rzucają na głęboką wodę, też dobrze, nie? Ale są tacy, którzy małymi kroczkami wolą. I to też jest dobrze. No po prostu trzeba też rozeznać, tak, wolę Bożą i swoje możliwości i swoje zaufanie do Boga. To my tylko podpowiadamy takie pewne praktyki, które są dostępne, możliwe, czy te, które my sami. Proszę? Na to jest świetna odpowiedź. No tak, też, dziękujemy za to pytanie. Nasz znajomy zawsze mówi, a chcesz, żeby Pan Bóg błogosławił brutto czy netto? No nie, to tak jest. Ale poważnie oczywiście mówiąc, my dajemy, dzielimy tyle, to czym mamy, dysponujemy, no nie? Czyli to, co pływa na konto. Nie bierzemy pod uwagę już to, co pracodawca i gdzie jeszcze tam odprowadzą, tylko dysponujemy rzeczywiście to, na co mam wpływ, mogę tym zarządzać. To taka jest bezpośrednia odpowiedź. A propos dziesięciny, dla mnie jest to akurat oczywiste, chociaż może to dziwić, bo ja od 15 lat zajmuję się finansami w prywatnej firmie.
I ten kurs, o którym Państwo mówicie, no to jest bardzo w poprzek społecznym nastrojom w tej chwili. Tak, na pewno. Jest to dla mnie bardzo przykre i bardzo smutne, bo mówić o tym, bo zresztą chyba zdajecie sobie Państwo sprawę, jakie w tej chwili są oczekiwania społeczne. Więc myślę sobie, że świetnie byłoby taki kurs zrobić w Sejmie, ale to tak żartem. Jest natomiast różne, istotne różne. Dla mnie jest jedna rzecz. A propos dziesięciny, bo to, że ją oddajemy, no to myślę, że dla chrześcijan jest to niejako oczywiste. Natomiast co rozumiemy przez dzieła Kościoła, prawda? Czy jakieś... Dla mnie na przykład sensem mojej dziesięciny jest to, że ja wspieram hospicjum. Wprawdzie ono jest założone przez księdza, ale ja nawet w tej chwili nie wiem, ilu tam księży pracuje. Znaczy, no między innymi. I jak się ma do dziesięciny taka pomoc? Gdzie widzimy kogoś rzeczywiście potrzebującego, rzeczywiście... człowieka, który ma za małą pomoc ze strony państwa, a jest niepełnosprawny. Ja na przykład, szczerze mówiąc, część mojej dziesięciny tak właśnie przeznaczam i teraz zaczęłam się zastanawiać, czy to miało sens. Oczywiście mówię to żartobliwie, bo uważam, że miało sens. Bardzo dziękujemy za to pytanie. Tu jest takie to rozróżnienie, które czym umyka nam, czy w takim rozumieniu bywa. To rozróżnienie między jałmużną a dziesięciną. Dziesięcina jest na dzieła Kościoła w tym sensie najogólniej można powiedzieć, że jest na spełnianie wielkiego nakazu misyjnego. Czy to będzie przez misję gdzieś tam za wielką wodą, gdzieś daleko, czy na misję w sąsiedniej parafii, czy będzie związane z dziełem, które prowadzi Kościół, bo prowadzi katolicką szkołę, siostry tam nauczają, czy księża, czy hospicjum, czy caritas, to w tym sensie tutaj jest lokowana dziesięcina i to jest obszar dziesięciny. Tak? Ale gdyby tak stricte potraktować, jaka jest wobec tego różnica między dziesięcina i jałmużna, jałmużna, tak jak ten fragment Słowa Boże mówi o zaspokojeniu potrzeb ubogich, biednych, potrzebujących, w różnych sytuacjach się znajdujących. I takie hospicjum, czy wsparcie tego potrzebującego, biednego, czy chorego, tak? Ale które nie jest prowadzone na przykład przez Kościół, tak? to jest już kategoria jałmużny. My jak często, wiecie, to też jest kwestia takiego rozeznania. Tak, myślałem, że Kaszkowskiego chodzi. Wiem, tak. Ale to byśmy, jakbyśmy my byli zapytani o to, byśmy traktowali to jako dziesięcinę, gdybyśmy mieli wspierać, tak? Natomiast danie ludziom jakimś, czasami jest tak, że wiecie, na ulicy ktoś prośnie, nie? To zawsze jest matką, dana w piwo, czy czasami ktoś mówi otwarcie, no nie, na piwo zbieram, albo na fajki. Ale czasami po prostu tego nie wiemy, mówi proszę o chleb, no nie? Proszę o coś do jedzenia. Najczęściej go bierzemy pod rękę i idziemy, żeby kupić coś na niego, albo zapłacimy za obiad, tak? I to jest kategoria jałmużny, no nie? Jak mamy wątpliwości, no nie, bo coś budzi, bo po prostu śmierdzi na gorzelniu na kilometr, no to mówimy hola, to nie, mogę ci coś kupić, a pieniędzy nie dostaniesz. Nie? Ale to jest kategoria jałmużna bardziej już na inne dzieła. Te związane z wielkim nakazem misyjnym. Znaczy, to jest nasze poczucie, tak? Bo my też nie jesteśmy tutaj wyrocznią w tych sprawach, tak? Po prostu dzielimy się własną praktyką w tym momencie. Jeżeli ktoś robi inaczej, to powinien robić to zgodnie z wolą Bożą, tak? Czyli to jest jego rozeznanie woli Bożej. My się dzielimy tym, jak my rozumiemy pewne rzeczy, jak rozróżniamy i nam po prostu, no dla nas to jest dosyć oczywiste, dosyć proste, tak? Nie stanowi tutaj problemu. Nie pytanie? Mam na imię Karolina i to nie będzie pytanie. Ja w ubiegłym roku kończyłam ten kurs Finansowy Kram. Tutaj chciałam zaświadczyć, że no po prostu klapki z oczu mi spadły. Dowiedzieliśmy się z mężem, ile kosztuje nasze utrzymanie. To naprawdę było mega. No i też korzystamy z tych pomocy, które na tym kursie zostały mi, że tak powiem, dane. Paragony spisujemy, prowadzimy zestawienie w Excelu, planujemy budżet. Czasem jest tak, że jest różnie, tak? Ale
na pewno nam to pomaga, żeby też wydawać pieniądze tam, gdzie my chcemy, a nie żeby one sobie falowały lewo, prawo i nagle się dowiadujemy, że nie mamy nic, nie? Więc to jest takie fajne i też dziękuję Państwu, bo kurs prowadziły osoby, które no, u Państwa się uczyły, więc to też jest takie przekazywanie tych umiejętności Państwa. Tak, dziękujemy bardzo za właśnie to świadectwo. Kurs się składa, można powiedzieć, z takich dwóch praktyk. Jedną praktyką jest studium Słowa Bożego, codzienne, czyli na każdy dzień jest fragment do przeczytania, do zastanowienia się i później na kursie też dzielimy się właśnie tym, co nas poruszyło, jaki fragment spowodował właśnie zmianę myślenia, czy nową praktykę, podjęcie nowego nawyku, nowej praktyki. A druga, taki wymiar praktyczny, zapisany tutaj w zeszycie zastosowań i to są te wszystkie praktyki, o których żeśmy mówili, czyli właśnie to rejestrowanie naszych wydatków, budżetowanie, czy lista, sporządzenie listy długów, czy jeszcze wiele innych, chociażby uporządkowanie majątku, spisanie testamentu na końcu i tak dalej, więc bardzo wiele praktycznych rzeczy, z którymi po prostu wychodzimy z kursu i to wszystko sprawia, że z jednej strony możemy uporządkować nasze finanse, ale z drugiej strony porządkuje się nasze serce, nasz stosunek do finansów i zaczynamy żyć tym słowem. Bo w tym studium tutaj biblijnym jest naprawdę dużo, dużo tego słowa, ponad 200 fragmentów także. A potem my sami zaczynamy czytać Pismo Święte i wyłapujemy te wszystkie takie kwestie właśnie finansowe, oczywiście nie wyrywając w kontekstu, tylko patrząc w kontekście, co one znaczą, jakie Bóg nam daje rady. Także serdecznie zachęcamy, czy do tego webinarium, to można już ruszyć, czy właśnie do kursu, który my prowadzimy, czy po prostu gdzieś właśnie znaleźć. A zapytam, a gdzie ten kurs się odbywał? To super kurs. Świetnie, żeście trafili, no właśnie. Tak, bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za ten bardzo ważny i bardzo potrzebny wykład. I tak już na koniec chcieliśmy Państwu podziękować brawami, a my podziękować drobnym podziękom. Dla Was, żeście wytrzymali. Bardzo dziękuję.